Witajcie, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji na żywo. Hej, zgadnij co, Wujsep, jeżeli ty, Wujsep, posłuchaj mnie kurwa, jeżeli ty nie zdałeś prawa jazdy siódmy raz, wydając około 1000 zł na same egzaminy, to ty już sobie odpuść. Elbong informuje, że nie odbędzie się z powodu nieobecności egzaminatorów. Dobrze, przynajmniej kurwa tyle. Nowa matura to bzdura. Jak sądzisz, kto mógł wynaleźć miód? Pszczoły. Co jest mądrzejsze? Czy kobiety są mądrzejsze od mężczyzn? O kurwa. No ktoś, kto lubił pszczoły. Na pewno. Co ty byś powiedział na to? No generalnie nikt nie wynalazł miód, bo pszczoły go tworzą. Ja pierdolę. Ale baba głupia, lol. Nowa nuta verso. Czy jeden monitor to za mało? Widok trzech monitorów ustawionych idealnie obok siebie. Co to? Maskara. To jest... Co to jest kurwa za pytanie? To jest pytanie, to powinna być wiedza ogólna kurwa, a to jest pytanie stronnicze w stronę kobiet. I on na pewno nie zapyta co to jest kurwa Ignite, albo co się składa na syndrę, tak? Kurwa, co to jest? Nie, to jest kurwa oszustwo, no. Kim jest Emmanuel Macron? O kurwa, to brzmi jak jakiś francuski polityk. Prezydentem Francji. Bardzo ładnie. S.A. To był premier Francji. Prezydent. Ty wcale nie jesteś taki głupi. Dzięki. Wow. Wcale nie jesteś taki głupi. Dzięki. Co to szczupak? Taka ryba. Szczupak? To jest ryba. Tak jest. A kurwa zapytałem. Tak. Dobra, nieważne. Zwracam honor. Chciałem powiedzieć, że raczej każdy wie, czym jest szczupak. Jednak się myliłem, Murcik z niebie. Ja pierdolę. Ej, dowiedziałem się ostatnio, na dniach, że jest takie urządzenie, to sadomaso, typiarki i typiarzy to używają, że bierzesz to i tak sobie zakładasz takiego cage'a na kutasa. Jak ci kutas staje, to to jakby wypycha tego cage'a jakoś tak od środka. Nie wiem, kurwa, pojebane to jest. Dlaczego ludzie robią takie rzeczy sobie? Takie coś. Monka S. O kurwa, tu jest to! Kurwa, śruba w... Kurwa, śruba w cewkę moczową. A kto wynalazł miód? W sumie, wiecie co mnie zastanawia? Co musiał w głowie mieć pierwszy ziomek, który tak sobie siedzi na przykład na łące, widzi krowy i widzi, że małe krowy ssają cyca. I co, on tak podszedł i też zaczął, kurwa, opędzlować, kurwa, suta dla krowy? Do czego służą spoilery? Nie wiem, jak w GTA sobie dodawałam, to tylko dla wyglądu. Mogą związane być z silnikiem, ale prawdopodobnie nie, tak stawiam. W czymś innym samochodzie? Dobra, czy możesz podpowiedzieć jakoś? Nie. A ty wiesz, co to spoilery? Nie. Do hamowania? Nie do końca. Do czego służą spoilery w samochodach? Wyciszenia dźwięku, jak jedzie? Dobra, nie, aż mi się zachciało szczać. Zaraz wracam, widzowie, kurwa. Bo to jest... ja pierdolę. Co możemy kupić w pasmanterii? Wiecie, z czym mi się kojarzy pasmanteria? Proszę się nie śmiać. Jak był taki serial, Wiktoria znaczy zwycięstwo, i tutaj był taki ziomek, kurwa, co miał tą kukłę. Ten kurwa, o ten. I on mówił, że chciałby mieć zawsze własną pasmanterię, chciała tworzyć. I mówił, że chciałby sprzedawać ludziom paski na takie, kurwa, gówno. I stąd pamiętam, że pasmanteria to jest takie właśnie akcesoria, kurwa, do garniturów i tak dalej. Kubki z lodem, Edzie, weź coś na win? What the fuck? I ludzie normalnie do tego nagrywają? What the fuck? Zjebany piękny, zabieram na balkon, ta. What the fuck? Hej, double cup mango, kiermony pełne mi wypada sianko. Zjebany piękny, zabieram na balkon. Dobra, proszę. Jestem, lubię znaki zodiaku. Kocham Minecrafta, nazywam się Kuba. Nieprawda. Koledzy z klasy to robią taką muzykę. Już ci pokazuję, proszę bardzo. Liquid płynie w moich żyłach. Cały ujebany sama. Gliceryna, glikol i proch. Moje płuca mają rany, wielkie rany. Nienawidzę wstawać pełno negatywnych emocji, które towarzyszyły mi we śnie. Aha. Zostawiłam tam już komentarz, ale chętnie jeszcze chyba coś dopowiem. No. Osoby, które mnie dłużej oglądają, wiedzą, że jestem ogromną fanką tego, żeby propagować wyrażanie emocji. W takich momentach moje jedyne intencje, jakie są, to pokazanie tego, że czuć się źle jest
czymś ludzkim. A to i tak, i nie. Uważam, że po prostu możesz czuć się źle i o tym powiedzieć, a nie musisz tego pokazywać, nie? Bo to jest przecież normalna rzecz, tak? Że ktoś się czuje gorzej. A nie muszę, wiesz... Boże, widzowie. Przygrałem dzisiaj Rękela i nie udało mi się bić Dementa. Niestety Reina była AFK i... Tyle się staram, próbuję wbić tą wyższą rangę. Nie mówię, wiesz o co chodzi, kurwa? Michał, będzie dobrze. Boże, dziękuję za 5 zł. Od razu poczułem się lepiej. Mała syrenka jest czarna? Pięć. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. Siemano, Michel, trenujesz na siłowni i pozdrawiam wszystkich z czatu 3. O kurwa. O kurwa. Nie no, ja już tłumaczę, dlaczego uważam według mnie, że jest to negatywne. Może dlatego, że tak wyglądał pierwowzór, nie? Generalnie. No i no, w sumie czy ja muszę mówić coś więcej? Wydaje mi się, że nie. Ale w małej syrence była jeszcze ta typiarka tutaj, co nie? Ja nie będę zdziwiony, jeżeli ta typiarka tutaj będzie wyglądała mniej więcej tak. Ja nie będę ani trochę zdziwiony, jeżeli na tym się skończy, widzowie. Jak coś dla osób, które nie wiedzą, teraz w sumie przepytuję sobie widzów o ten, o szkółkę, nie? Jeszcze miałem Romeo i Julię dzisiaj, spierdolone w chuj. Ale frajer, widzowie. Romeo i Julię, kurwa. No, chujowe to jest, nudne w chuj. No, ale... Wiedziałem, że chór tam był. A chór nie był, kurwa, w Dziadach? Kurwa, ci powiem tak, 12 zadanie było na kartkówce z lektury i jest tak. Co robił chór w książce? A ja takie, kurwa, a ziomek tam z tyłu klas mówi tak, na cały łeb. Co jest, kurwa, chór? No właśnie, nie, mówi, ale tak, był gdzieś tak. Chór. Był gdzieś chór, no, przecież wiany z lektur. No tak, chóry są generalnie w dramatach, ale nie jest w Romeo i Julii. Ale nie czytajcie prologu, bo w prologu jest spoiler. Ale że spoiler dotyczący fabuły tej książki? No końcówki. A tam teraz nie było tak, że oni suicide walą razem? Cicho bądź, kurwa, no i po chuj spoilerujesz. Ale no. To każdy wie, to tak jakbyś nie wiedział. Nieprawda. Kto zajebał smoka wawelskiego. Nie, no nie... Nie wiem, kurwa. No ale... A dochodziły ci jakieś nowe osoby do klasy? Nie. No to kurwa chuj. Nie. No to zawsze fajnie, jak wchodzi nie, na no wziąłek. dobrze, właśnie chujowo. Bo ja mam w klasie dwóch takich przychlastów, co kurwa mogłoby ich nie być. Jeden kurwa ostatnio siedział na parapecie zawinięty kurwa w ślimak i grał w Hearthstone'a na przerwie. Ja pierdolę. A to ja miałem takiego ziomka też, pamiętam, byliśmy w drugiej klasie technikum, przepraszam, gimnazjum, i dołączył do nas taki sebek i kurwa dosłownie pierwszy WF jaki był, chłop wszedł w gówno i potem przez to gówno to w ogóle się ślizgał na tej murawie, ale to no taki ziomek specyficzny bardzo był. No i też właśnie w Hearthstone'ika grał, także mi się wydaje, że chyba dużo takich ziomotków lubią kurwa Hearthstone'a grać. Jakie masz sprawdzianki? Na przykład czy w tym tygodniu coś masz? No to nie, dzisiaj miałem kartkóweczkę z matmy, ale było łatwa. O, to było przesunięcie wykresu funkcji o wektor. Nie wiem, co za debil by mógł jedynkę z tego dostać. Ja mam jakąś jeszcze pracę klasową numer 1 z Dziadów, część trzecia. Ja jestem czwarte technikum, technika automatyk po gimnazjum. I czym się zajmujecie na automatyce? Na automatyce generalnie kabelki sobie łączymy. I jakie kable na chwilę obecną potrafisz skręcić? Pewnie kurwa RJ45. Czekaj, bo kurwa nie wiem, co to jest za kabel. Ja pneumatyki. No to taki mówię. Kurwa od internetu, nie? A, nie, no to pneumatyka albo plus i minus umiem podłączać. I neutrala. Te kurwa w kontaktach. No, tak. Dobrze, to ja mam do ciebie pytanie. Mam tutaj dwa kontakty, co nie? I obok nich jest ten taki trzeci kontakt, z którego wystają kable, ale zamiast, żeby nie wystawały kable, to jest taka zaślepka. No i teraz czy ja generalnie to dobrze zabezpieczyłem? Jest git? Jak oceniasz jakość wykonania? Nie no, w mojej opinii jest zajebiście. Jest git? Nie pierdolnie mnie prąd? Myślę, że nie pierdolnie. No i dobra, to ja już po opinii eksperta wiem, że przeżyję. Tylko tyle chciałem wiedzieć. W sumie tak szczerze, nie ironicznie, naprawdę fajnie brzmi twój ten. A jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o pneumatykę? Dają wam normalnie, pewnie dają wam tego pistona, co nie? Dają wam trochę redstone'u. I co wy tam musicie zrobić generalnie? Dawali nam normalnie kabelki, sprężarkę, jakieś siłownie i tak dalej. Dostaliśmy opis i musieliśmy to podłączać się. Fajnie. No to fajnie tak to brzmi w sumie, w sensie brzmi jak no. Spoko zabawa w sumie. A robicie na przykład automatyczne farmy czy coś? To znaczy zrobiliśmy automatyczną zgniatarkę do puszek. O, kurwa, to zajebiste. Witaj, Bulon. Siemo. I gdzie na przykład miałeś wycieczkę w zeszłym roku? Na przykład byłem tam, gdzie ojca Mateusza nagrywali, w Sandomierzu. I co robiliście w Sandomierzu?
Gubiliśmy się. Ej, w ogóle ostatnio się śmialiśmy, kurwa, na streamie Kalesona, że są to takie polska ławka. Że takie coś stawiają, nie? W Polsce. Wiecie, że postawili mi to w Olsztynie? Polska ławka. I to kosztuje 100 tysięcy postawienie czegoś takiego. Stoi, kurwa, pod samym urzędem wojewódzkim. Stoi, kurwa, polska ławka. Teraz się, kurwa, przygotujcie, bo was popierdoli. Na co olsztyńska polska ławka ma widok? Na nic innego, jak na pomniki postawione jeszcze przez radzieckie wojska. I parking też tak. Parking jeszcze jest i kawałek centrum handlowego. Fajny widok, nie? Polska ławka. Trzymajcie się, do zobaczonka. Yo. J, D, nie, JF, szmatę, co wykorzystała Stewarta, yo.